Kolejny druk. Wyrażenie zgody na trybie bezprzetargowym na rzecz najemców garażu nr 28 sytuowanego w szeregu garaży położonym przy ulicy Złoty Róg w Krakowie wraz z oddaniem użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem. Projekt prezydenta miasta Krakowa nr 1411, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Opinia Komisji Mienia i Nieruchomości pozytywna. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy garażu numer 28 usytuowanego w szeregu garaży położonych przy ulicy Złoty Róg oraz oddania użytkowania wieczystego udziału w gruncie. Jest to uchwała, która przyznaje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu osobie, która tak naprawdę, co szczegółowo jest zawarte w uzasadnieniu, no już kiedyś ten garaż pozyskała na skutek nieformalnej umowy, którą zawarła ze sobą, która ten garaż wybudowała. Tak się akurat złożyło, że ta osoba zmarła. Skarb Państwa odziedziczył po niej nakłady poczynione na tej nieruchomości, a następnie w wyniku komunalizacji stało się to własnością gminy. To było przyczyną tego, że osoba, która dzisiaj występuje z wnioskiem do Państwa o udzielenie jej takiej zgody w formie indywidualnej uchwały, bo chcę przypomnieć, że my mamy uchwałę w 2003 roku już wydano, która generalnie dotyczy prywatyzacji wszystkich garaży i na podstawie tej uchwały już zdążyliśmy prawie wszystkie garaże na rzecz najemców sprzedać. Ta sytuacja jest o tyle nietypowa, że ta osoba nie mogła się legitymować tymi wymogami, które zawarte są w tamtej uchwale, bowiem tamta uchwała mówiła, że trzeba by mieć umowę najmu zawartą w dniu wejścia w życie uchwały. Ta osoba na skutek tych wszystkich okoliczności, o których szczegółowo nie chcę tutaj mówić, bo Państwo macie to wszystko w uzasadnieniu i nie chcę tutaj się powtarzać, mogła w związku z tymi wszystkimi uwarunkowaniami prawnymi przejście na rzecz Skarbu Państwa, następnie komunalizacja, następnie przejęcie tego garażu przez Zarząd Budynków Komunalnych, była zawsze dopiero tą umowę i to się stało 25 maja 2011 roku. Stąd zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, żeby można było ten garaż sprzedać, wypełnić to, co przez tyle lat, że tak powiem, się działo w tej sprawie, jest konieczność podjęcia indywidualnej uchwały Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada była pierwsze czytanie projektu zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa. Przyznam termin wprowadzenia autopoprawek na 3 września 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 5 września 2013 roku, godzina 10.